Siemanko, lecimy dzisiaj zobaczyć w lesie, jak wygląda pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W odróżnieniu do ostatniego filmiku polecimy dzisiaj, polecimy znowu wilczewską trasą krosową, ale polecimy w drugim kierunku, czyli w tym niesugerowanym. Zobaczymy, jak będzie. Lekko ponad tydzień odpoczynku od roweru, kilka dni intensywnego marszu w górach, kilka wierzchołków Tatr zrobionych. Zobaczymy, jak nóżka podaje. Lecimy! Pięć kilometrów rozgrzewkowych spod domu jest. I zamiast za wiatą w prawo, lecimy przed wiatą w lewo. Od razu, bez ceregieli. Już zaczęliśmy na dzień dobry grząskim piachem. Grząskiego piachu więcej. Grząskiego piachu jeszcze więcej. Na kamerce pewnie nie będzie tego widać, ale jest tyle drobnego robactwa. Jejku. Thank you.
piasek, dużo piasku. Tym razem ja jestem górą. Ominąć. Wiem. No tak. Próba generalna. Piasek. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No właśnie. Tak się kończy zbyt duże ciśnienie w oponach. Zbyt lekki bieg. Korzeń pod tylnym kołem. Koło boksuje. Pozamiatane. Zapamiętać, że jadąc trasę od tyłu, ta górka jest w okolicy 4,5 km. To jest fajne miejsce, żeby sobie po prostu potrenować technikę podjazdu, trochę siłę, dobór biegów, naprawdę. Trening to nie jest tylko liczba wyjeżdżonych kilometrów, ale przede wszystkim w dużej mierze też elementy techniczne, jazdy, podjazdy. Co jest ważne, zawody wygrywa się na podjazdach. Według mnie. Oczywiście nie tylko, ale to są takie momenty naprawdę istotne, gdzie można zrobić innym rywalom kuku. Poważnym klubie. Nikt mnie też nigdy nie uczył jakiejś poprawnej techniki.
zakładam, że niestety pewne umiejętności, które mam wyuczone, są też błędne, ale fajnie jest się bawić rowerem, fajnie jest chociaż kogoś ze swojego otoczenia zainspirować. O! Bym przeoczył. O właśnie, rzadko jeżdżę w tę stronę. Wracając, fajnie jest zainspirować kogoś ze swojego otoczenia, żeby nie tylko na rower, ale po prostu się ruszył autentycznie. I niekoniecznie ma od razu się ścigać z innymi, ale co najciekawsze, najwięcej, że tak powiem, zdrowia sobie wyrządzi po prostu delikatnie, spokojnie, regularnie przede wszystkim ruszając się, wychodząc na powietrze, gdzieś do klubu fitness. I wszystko, muszka mi pod kask wpadła, jakoś się dostała przez siateczkę. Wracając jeszcze raz gdzieś do klubu fitness, po prostu ruszając się w takim bardzo umiarkowanym tempie. W klubach fitness w zasadzie wszystkie orbitreki, bieżnie, rowerki, wszystko jest teraz wyposażone. Czujniki tętna, pulsometry. Można naprawdę fajnie sobie, chociaż nie wiem jak to w dobie pandemii teraz wygląda, ale zawsze tak było. Więc można sprawdzać, w której strefie się jest. Są proste kalkulatory dla stref tętna w oparciu o wiek i o wartości uśrednione. Można sobie to wyliczyć. Naprawdę warto. No, teraz mnie znowu zniosło fest. Cholera Seba. Dzisiaj coś jest nie twój dzień. To nie jest dobry pierwszy dzień jesieni. Może ładny. A jakiś taki straszny. Lewo. Ale sami widzicie, że tego piachu jest tutaj naprawdę dużo. Naprawdę jest go sporo. Nieprzyjemna sprawa generalnie. Wracając jeszcze do samej mojej jazdy, tak jak powiedziałem, spoko, prawdziwy dzik, nie chciał zejść ze ścieżki. Na bank, gdybym jechał z kimś, kto po prostu długo jeździ albo robi to w sposób przynajmniej półzawodowy, a może i amatorski, ale gdzieś tam dużo czasu poświęca literaturze, doszkalając się gdzieś technicznie w teorii, a później przekłada to na praktykę, na bank by się dopatrzył wielu mankamentów technicznych w mojej jeździe. Ale cóż zrobić? Całe życie grałem w piłkę.
pozwolę mu się sobie skupić i ominąć trochę tego piachu. Jedziemy klasycznie. Normalną wersję trasy. Powolutku. Coś mi kurde ciapło. Można już górą też przejeżdżać, ale po staremu, w oryginale, to jest tak jak ja jadę. No powiem szczerze, że do tego piachu mam jakiś uraz już. Polecimy tędy. Że chyba nie tylko ja mam dosyć tego piachu, skoro ścieżka się już tutaj tak wyjeździła z boczku. Uciekamy stamtąd. Znowu mnie zarzuciło. Ale pewnie gdybym miał więcej czasu, chęci, to pewnie ja bym znalazł jakieś kursy dla osób z moim stażem, z moim średnim doświadczeniem i umiejętnościami. Pewnie do szkoły jazdy, technikę jazdy na rowerze górskim. Wyskoczymy sobie tędy, górskim. Pozdrawiam Tomka. Przy dzisiejszych moich niesprzyjających mi warunkach, obecnym pechu, po prostu sobie tędy przejdę. Nie wiem, czy to widać, ale piachu jest naprawdę mnóstwo. Piernicze to dzisiaj. Ja już tam chciałem jechać prosto. Dobra, tu już
kojarzy. Cyk. Ten krótki zjeździk. Lekko z górki. I zaraz będzie pod górkę. Nie ma piachu, nie ma strachu. Się leci. Może mi też tam nie było specjalnie. Więc bajka. Dla takiego amatora jak ja. Telefon załatwiony. Biznesy ogarnięte. Lecimy dalej. Pamiętajcie, że bardzo często najgorszą rzeczą przy takich podjazdach jest właśnie jazda na stojąco. Pochylamy się na kierownicę, dociskamy tyłkiem siodełko. Wcześniej przygotowany bieg. Mówi to ten, co mówił wcześniej, że jest amatorem. Wiele mu brakuje. Ale podstawy jakieś znam. O kurde. Kuźwa, też było wiele tego piachu. Jechałbym w pająka giganta.
O, i to jest też ciekawostka. Spróbujemy sobie jeszcze tu podjechać. Może coś mi się uda z tego miejsca. Ale kiedyś przeczytałem i obejrzałem, że jak już czujemy, że coś nam z tyłu głowy mówi, że się nie da, to ja generalnie nie próbuję. Więc odpuściłem sobie zjazd po tamtym piasku. Popracuję następnym razem nad głową i go przejedziemy. To też jest fajne na różnych zawodach. Tak, amatorskich, ale tam jest też dużo adrenaliny, bardzo dużo emocji. I powiem szczerze, że fajne jest to, że człowiek często przelatuje i pokonuje takie odcinki, czy na takim właśnie rozjeździe jak dzisiaj, sobie nie pozwolił. Zastanawiam się, którędy. Dobra, polecimy tędy. Tędy. Na ten piach nie tylko ja narzekam. To nie jest tak, że tylko ja jestem kamaruda, ale na kilku jakichś naszych lokalnych fanpage'ach czy grupach rowerowych, gdzie są jakieś dyskusje, bardzo wiele osób narzeka na to, że WTC, nasza Bieliszewska trasa crossowa, jest mega rozjeżdżona. Ma strasznie dużo grząskiego, głębokiego, suchego piachu, co jest okej. Ktoś powie, że kurde, no właśnie można potrenować w ciężkich, bojowych warunkach, ale niekoniecznie. Ktoś taki jak ja powie, że fajnie jest sobie po prostu pojeździć, zmęczyć się i mieć mniejsze szanse na zrobienie sobie krzywdy. No ale to wszystko jest wpisane jakieś ryzyko.
taki odcinek, gdzie przelatujemy przez drogę. O! Ewidentnie źle pojechałem. No jasne. Cofniemy się. To jest cyk. I cyk. I jesteśmy. Cieszę się z tego, że kilka lat temu, no może nie tak kilka, ale ze trzy, już tak zacząłem na dobre hamować tylko jednymi maluszki. Ale nikomu wciąg, cholera. Skubany. Jednym paluszkiem wskazującym. Co nam to daje? Cały czas pewne trzymanie roweru, kierownicy. O, tak trzymamy cały czas kierownicę, rower. Skoczcie sobie kiedyś na drążek, tylko w ten sposób się trzymając, a w ten. Nie wiem, czy zobaczycie różnicę. Więc ten chwyt jest naprawdę fajny, silny, pewny. A dwa, daje nam to dostęp do hamulców w każdej chwili. Inna sprawa jest taka, że hamulce też troszkę muszą być przystosowane do takiego hamowania jednym palcem. Trochę krótsze dźwigienki. Podregulowane tak, żeby pod tym jednym palcem była odpowiednia siła hamowania, żebyśmy w każdym momencie mieli pełną kontrolę i nad kierownicą, i nad hamulcami. Zbliżamy się powoli do końca, ale to jeszcze chwila. Wykazał się troszkę lepszym zrozumieniem. Wiedział, kto by wygrał w tym pojedynku. Niestety czasem trzeba uważać. Zwłaszcza jadąc w nieproponowanym kierunku, tak jak ja. Żeby nie mówić, ale wyjechałem na ich stronę. Jechali sobie prawą stroną. Ja wyskoczyłem szeroko po łuku za zakrętu. No, fajnie, że się nic nie stało.
dnia. Cyk. Rozpędzać ogień prosto. Nie tędy droga. Sorry, ale chyba komar. To się wytnie. Niby białko, a takie niesmaczne. Moje gardło. Rozłożony ten podjazd, ale dość spokojnie do zrobienia. I finish. Jesteśmy na miejscu. Wyjechaliśmy drugą stroną. Dzięki za wspólny objazd Wilczewskiej trasy crossowej. Skręcaliśmy sobie w tą stronę, czyli w odwrotnym kierunku do preferowanego. Więc jak widzieliście, trasa jest no, wymagająca. Właśnie teraz w okresie takim jesiennym, kurczę, dużo tego piachu takiego suchego. Chociaż lato to w zasadzie to samo było. Jest gdzie się pościgać, jest gdzie potrenować. Jest gdzie się wywalić, jest gdzie się bać, jest gdzie iść. Trzymajcie się, pozdrawiam i wszystkiego dobrego na drogach, rowerzyści. Hej!